dzisiaj możecie zobaczyć w Okocanach, Las Żakowski. To są pozostałości ogromnej puszczy, która tutaj porastała na wszystkie te tereny. I teraz, 1000 lat temu być może, przyjechali jacyś ludzie, tak jak przypuszczają naukowcy, na wozach, nie wiem, w jakiś sposób dotarli to miejsce i spodobało im się to miejsce. I tam zaczęto budować siebie. Ale dlaczego to miejsce się im spodobało, a nie na przykład, gdzie teraz stoi? Czym te miejsca się różniły, dlaczego tam wybrano tamto miejsce? Są cztery takie czynniki, cztery rzeczy, które o tym zdecydowały. Tak jak mówiłem, było tam jezioro. Była tam potok Tyski, do dzisiaj tam płynie taka rzeczka przecinek, potok Tyski. Był ten las, który był bardzo blisko i było i do dziś jest wzgórze. Teraz mam do Was cztery pytania i powiecie mi, dlaczego ważna jest rzeka ludziom, do czego potrzebne mogło być. Tak? Do picia, jasne. Ludzie potrzebują tak samo jak zwierzęta wody, żeby żyć. Dlaczego nam było potrzebne jeziorko? Kto wie? Tak myślicie, no strzelajcie. No, piątka, tak? Ty. Żeby brać wodę. Żeby brać wodę, jasne. Tak samo jak z... Ale jest ważniejsza funkcja tego jeszcze była. Żeby się umyć. Żeby się umyć, jasne. Lepiej się umyć w jeziorze, bo woda jest cieplejsza niż w rzece, która płynie. Ale najważniejszą funkcją tego jeziora było to, że można było tam hodować... Co się hoduje w jeziora? Ryby, jasne. I tychy słynęły z tego, że tu było bardzo dużo jeziorek, małych, większych. Tak jak mówiłem, na rynku przy kościele. Do dzisiaj macie jeszcze jeziorka tutaj koło liceum Kruczka, koło szpitala wojewódzkiego jest małe jeziorko. Na Sublach są dwa jeziora. Najbardziej znane tyskie jezioro, czy też staw, to jest w Okocanach. Ale to jezioro jest całkiem inne, to jezioro jest sztuczne, ono było stworzone przez ludzi jakieś 300 lat temu. To nie jest naturalne. Wcześniej tam był las i płynęła rzeka. Do dziś ta rzeka przepływa przez całe jezioro, nie widać jej, bo jest ona płynęłaby powierzchnią wody. To jezioro jest trochę inne. Więc wiemy już, po co nam było jezioro. Jeszcze, a zimą co można robić na jeziorze? Jeść. Jeść, bawić i dzieciaki się mogą ślizgać po lodzie. Po co las nam jest potrzebny? Tym ludziom dawno temu był potrzebny. Tak? Żeby było powietrze. Jasne, drzewa dają nam tlen, tak? Ale jeszcze coś innego? No. Do budowy domów. Tak, to chciałem usłyszeć. Las jest nam potrzebny do budowy domów. Ci ludzie przyjechali, musieli coś gdzieś mieszkać, więc zaczęto wycinać ten las. Budować z nich domy, budować stodoły, budować budynki, które tam używano. No i do palenia jeszcze, żeby móc gotować jedzenie, tak? Kiedyś gotowano na ogniu.